we fleszu Dresdenka. Wiktaulik dla miasta. Mural na skwerze. Zawody wędkarskie. Piknik lotniczy. Letnie spotkania kameralne. Koncert chóru. W Dresdenku pojawiły się wyjątkowe ławki. Wiktaulik w Polsce powstał w 1999 roku z okazji 20-lecia produkcji, który przypada na rok 2019. Przekazaliśmy miastu 20 ławek. Ławki zostały ulokowane w centrum miasta, między innymi na naszym rondzie czy też deptaku. Cieszymy się, że mieszkańcy mogą z tego korzystać. Większość pracowników pochodzi z okolic Dresdenka, dlatego też chcielibyśmy być rozpoznawalni nie tylko światowo, ale również lokalnie. Ławki dobrze spełniają swoją funkcję. Jestem osobą starszą i mogę sobie usiąść i odpocząć. Trzeba się cieszyć, gdy firma, która funkcjonuje w danej społeczności, robi coś dla jej mieszkańców. Teraz kawa na ławę. Dziękujemy. Przy nowo wyremontowanym skwerze znajdującym się przy ulicy Kościuszki i Starym Rynku powstanie mural. W przypadku naszego muralu, który będzie zawierał kilka motywów historycznych, takich edukacyjnych, no to możemy powiedzieć, że rzeczywiście będzie to kawałek historii. Będzie można spojrzeć, zatrzymać się na chwilę w tym miejscu i dowiedzieć czegoś o naszym mieście. I przy okazji jeszcze, no myślę, że ogólnie z niedawno wyremontowanym skwerem będą stanowić fajny zakątek miasta, w którym przyjemnie będzie się spędzać czas i na chwilkę będzie można przysiąść, odpocząć na przykład. Jak odbywał się wybór tego, co pojawi się na ścianie? Mieszkańcy wybrali kilka motywów, które według nich będą najbardziej pasowały na tę elewację. No, kolorystyka muralu wynika z uzgodnień z Lubuskim Konserwatorium Zabytków i nie są to kolory żywe, które nadawały dynamiki temu murawowi. Natomiast no, musimy się tutaj trzymać wytycznych konserwatora. Murale to ciekawy pomysł na rozruszanie miejskiej infrastruktury. A jak mają na to wpływ jeszcze mieszkańcy, to my stoimy za tym murem. Koło wędkarskie numer 7 w Dresdenku zorganizowało zawody. No, jak widać, w dniu dzisiejszym mamy taki konkurs dla dzieci i młodzieży, członków naszego koła. No, frekwencja dopisała, ryby biorą, pogodę jak widać też mamy piękną, słońce świeci, wiaterek wieje. W jakim celu są one organizowane? W zasadzie organizujemy te konkursy po to, żeby zaszczepić taki jakiś bakcyl u tych naszych maluchów, żeby spędzały więcej czasu na świeżym powietrzu. Chodzi też o ochronę środowiska. A jak można ocenić ten dzień? No bardzo pięknie, wnuczka zadowolona, tak? Jesteś zadowolona? To jest dziadusia skarbuś oczywiście, że no i ładnie, pięknie, jeszcze później będziemy mieli jakiś poczęstunek, tak? A co udało się złowić? No ukleje i płotki. A czy nasi wędkarze lubią jeść ryby? Faktycznie, do tego też trzeba mieć żyłkę. W Trzebiczu Nowym po raz kolejny odbył się piknik lotniczy. Wczoraj odbyło się wiele konkurencji lotniczych, wiele lotów samolotowych i helikopterowych. No, w ogóle bardzo dużo statków powietrznych, ponad 100 statków powietrznych. I był wczoraj zespół, występ, koncerty były i dzisiaj ruszamy drugi dzień. Będą pokazy, mamy dzisiaj niespodziankę, bo mamy dużego Antka, Antek będzie latał. Mamy dużo samolotów do przewozu pasażerów, także pokazy będą zakończone, wręczenie pucharów. Impreza wypełniona jest wieloma atrakcjami, ale pewnie najważniejsze jest latanie. Wszystko jest piękne w lataniu. Nawet samo mycie samolotu i przygotowanie do lotu to już jest fajna rzecz, miła i sympatyczna. Nie? Już nie mówiąc o tym, że jesteś w powietrzu i widzisz, jak tu się przemieszczają te mrówki na ziemi. Ty jesteś ponad tym. No. Dla mnie to jest fajne. No, dla mnie najważniejsze, no takie dość istotne, bo jestem człowiekiem wierzącym, to jest po prostu bycie ze Stwórcą sam na sam. Jesteś bliżej Boga. I tylko Jemu się oddaje. I On nade mną czuwa. Dla każdego piknik w Trzebiczu Nowym ma swoją wartość. A czasami po prostu fajnie pochodzić z głową w chmurach. W Dresdenku odbyły się 24. letnie spotkania kameralne. Cieszymy się bardzo, że w tym roku udało się pozyskać na ten festiwal artystów już uznanych z doświadczeniem zdobytym na scenach Polski i Europy i chcielibyśmy pracować w kolejnych latach
tak, żeby poziom tego festiwalu nadal mógł rosnąć. Muzyka klasyczna ma swoich wielbicieli i staramy się od już 24 rok wychodzić naprzeciw. To jest zapotrzebowanie, na które przychodzi 100 do 200 osób. Te koncerty od wielu lat mają swoisty klimat. Bardzo jest przyjemnie, spędzam tu mile czas. Po prostu to jest taki urlop dla mnie, odskocznia, w którym się naprawdę bardzo dobrze czuję. Letnie spotkania kameralne mają piękną tradycję. I co ważne, zawsze wywołują gorące brawa. W Centrum Promocji Kultury odbyło się szczególne przedsięwzięcie. No dzisiaj jest koncert finałowy klasy koncertowej londyńskiego bułgarskiego chóru, który z Londynu przyjechał do nas na nasze zaproszenie. No i Canto Choralis wystąpi tutaj przed nimi jako ten gospodarz. I no my będziemy promować muzykę dawną jako zespół pieśni dawnej. Oni będą muzykę bałkańską, ponieważ śpiewają stricte muzykę bułgarską, czyli przybliżona folklor bułgarski. No, ale w związku z tym, że to są takie zderzenia, jeżeli chodzi o brzmienia, może być to bardzo ciekawe dla publiczności. Koncert zgromadził liczną publiczność. W każdej muzyce jest coś pięknego. Zależy, co kto lubi. Jedni lubią muzykę bardziej popularną, inni bardziej klasyczną. My jesteśmy zwolennikami i takiej. Centrum Promocji Kultury przyjęło gości pierwszy raz po remoncie, który odbył się w obiekcie. Drugi i ostatni etap modernizacji centralnego ogrzewania, wentylacji i kotłowni generalnie, czyli to już będzie takie zamknięte. Zmieniliśmy okna, te, które mieliśmy do wymiany. Była to duża inwestycja dla bezpieczeństwa, dla wygody, dla oszczędności również, bo mamy od roku centralne ogrzewanie gazowe. Musieliśmy wymienić również te okna, może taka troszkę, że tak powiem, działanie od tyłu, ale tak musiało być. No i komfort, wentylacja na sali widowiskowej, tutaj gdzie ćwiczą grupy młodzieżowe, dziecięce. No myślę, że znacznie to odczujemy, zresztą już dzisiaj sprawdzaliśmy to, ale myślę, że to odczujemy, każdy już na własnej skórze odczuje ten komfort, że nie będzie duszno w obiekcie. Duszno w obiekcie nie będzie, ale jesteśmy przekonani, że zaplanowane występy, tak jak ten ostatni, będą zapierać dech w piersi. Chcielibyśmy Państwa bardzo serdecznie zaprosić na dożynki gminne, które odbędą się 15 września w Gościmiu. Dożynki rozpoczną się mszą w kościele w Gościmiu. Następnie przejdzie barwny korowód na boisko Sokoła, gdzie tam rozpocznie się cała zabawa dożynkowa, cały obrzęd dożynkowy. Sołectwo Gościń na czele z panią Sołtys przygotowali dla Państwa również drugą edycję Festiwalu Smaków. Zapraszamy serdecznie wszystkie sołectwa do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą potrawę. Pani burmistrz wraz z Centrum Promocji Kultury przygotowała dla Państwa cały obrzęd dożynkowy oraz zabawę dla wszystkich mieszkańców. Serdecznie zapraszamy przede wszystkim rolników. Wszak ta uroczystość to podziękowanie za trud ich pracy.